Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do naszego zoo. Zaczniemy sobie tutaj od jodłowego gaju, a w sumie skupimy się tylko na tym jodłowym gaju. Musimy tutaj zrobić porządek, bo śmieci mamy masę, a koszy chyba nie mamy tutaj żadnych. Ja sobie tutaj popatrzę, czy możemy jakiś koszek kupić. Kosze na śmieci, tak? Co my tu możemy dać? Mamy jakieś... Tu mamy jeszcze 5 i wszystko jest za diamenty. 40. Na 40, na 30. No tego byśmy mogli jedynie dawać po 5000. Tych mamy aż 48, ale tu się tylko 20 śmieci mieści. No to nie, no chyba będziemy dawać te, nie? Bo są najdroższe są, ale mieszczą najwięcej śmieci. Muszę popatrzeć, gdzie mi się tu takie kosze zmieszczą. Kilka ich powsadzać. Tam chyba będzie droga. Dobra. Tutaj chyba nigdzie nie zmieścimy. Tu mamy chyba na zapełnione całe. Tutaj możemy na końcu dać. Nawet możemy tutaj dwa dać. Jeden tutaj, a drugi tutaj. Póki nie będzie żadnego wybiegu, to można tak dać. Dobra, trochęśmy ich dali. Teraz może będą nam zbierać śmieci. Bo, no po, zobaczcie. Zobaczcie, jak to wygląda. Wszystko jest porozrzucane. Nie mamy tutaj sklepów, nic. Dopiero wprowadzając PDB zwierzątka. Dobra, no to tutaj mamy wszystko. Wyczyszczone, wysprzątane. No to jedziemy od zwierzątek. Tutaj mamy wybieg maksymalnie na dwa takie zwierzątka. Nie ma chyba większego wybiegu. Tu byśmy mogli powiększyć wybieg. Dobra. Weźmiemy to. Weźmiemy, schowiemy ten wybieg. A ten przełożymy z tymi. On to akurat na wielkość pasuje dobrze, ale ja chcę wsadzić 3 te zwierzątka. Będziemy tutaj upychać. Zależy, o ile musimy powiększyć. Powiększyć o 5. Ja cię kręcę o 5. Raz, dwa, trzy. To w sumie tam od do tyłu to się powiększy. Dobra, niech będzie. 2, 3, 4. Czemu tu nie wejdzie? Gdzieś mamy coś źle dane. Powinno wejść, a nie wejdzie. Ale nie fajnie. Jeszcze jeden mi został i nie powiększę. Ja bym go w tą stronę powiększył. Ale musiałbym tu usunąć te dwa ko... A, droga też nie wejdzie tutaj. Czemu on tak dziwnie wchodzi? To też go droga blokuje. Czekajcie. No nie, no nie można w żadną stronę przesunąć bardziej. Więc tu już nie powiększymy ani z tej strony, ani z tej. Gdy nie byśmy dali radę powiększyć tutaj. Na przykład. O jeden, ale znów to będzie takie nierówne, nie? Tutaj powiększymy o jeden, to damy jednego zwierzaka. Nie wiem, czy im się mi to opłacało. Tak dużo powiększyć, żeby wsadzić jednego zwierzaka. Mam jeszcze w sumie dwa do wsadzenia. Są na poziomie trzecim. Zobaczymy, czy mamy... czekajcie, jakoś to się szło. Powiększyć, żeby same zwierzęta były. Te, tak, tak. O! Mamy na poziomie drugim i malutkiego mamy. Mamy jednego na poziomie trzecim. Więc tego na poziomie drugim chciałbym stąd wywalić. A wstawić tego na poziomie trzecim. O, mamy jednego na poziomie trzecim. Dobra. Kolejny duży wybieg. To jest chyba ten. Jedziemy od tej strony. Wstawimy tutaj miśka, tak? Jednego.
drugiego. Czy ci nie wejdzie? Za mało miejsca. Dobra, będą dwa. Ile trzeba było powiększyć? O cztery. To jedynie by mi tu wszedł, tak? Tutaj powiększyć ten wybieg i tutaj by wszedł. Dobra, tutaj do małego. Jeden. Drugi. I więcej nie wejdzie, nie? Dobra, następny zwierzak. Który mamy? Dziki. Dziki mamy, może na większy wybieg. Jeden. Drugi. Trzeci. Trzy wejdą, dobra. Te mamy dwa, ale to powinno wejść na mały wybieg, nie? To zwierzątko. Dość malutkie. Więc weszło fajnie, dobra. Teraz tak, mamy tutaj lisy. Jest to w miarę posortowane, jest to w miarę posortowane. Mamy dwa takie pieski, wilczki. Nie wiem, czy ja już wszystkie zwierzęta powinienem stawiać, ale dobra, postawiamy wszystkie. Mamy dwa, dobra. Mamy papugi. Jedna. Druga. Siedzi. Mamy dwa takie zwierzątka. Jeden. Drugi. Jest. Mamy tutaj... Co mamy tutaj? Mamy tutaj, mamy... na przykład kangury, ale kangury będą potrzebować duży wybieg. Dobra. Dajmy kangury na duży wybieg. Dobra, teraz mamy co? Mamy dwa takie, to na mały wybieg. Jeden. I drugi. Nie wejdą, już nie wejdą. Ojojoj. Mamy troszkę większy wybieg. Taki. Czekajcie, ja go gdzieś tam znajdę i przyniosę. Skoro on potrzebuje już większy wybieg. Wiem, czy jeszcze jeden, no nie wejdzie jeszcze jeden. Dobra, coś małego tam, może te. Może te wejdą dwa? Weszły dwa, dobra. Papugi? Nie, to nie są papugi, to jest jakiś ptak. Za mało miejsca, nie wejdzie. Dobra, ja bym te wybiegi mógł powiększyć do góry, nie? Dwa, raz. Dwa, trzy zrobimy. Powiększymy je do góry i wtedy nam wejdą tutaj te zwierzątka nikiery, które nie chcą wejść. Dobra, dwa takie. Czy będzie mamy wolny wybieg jakiś? Tutaj mamy, a to jest duże zwierzę, to nie wejdzie. Nie, weszły. Dobra, elegancko. Dwa takie. Mamy gdzieś jakieś mniejsze? O, nie mamy już tutaj wybiegów praktycznie. Dobra, ja bym te chciał dać wszystkie osobno. Myślę, że te będą musieć być na dużym wybiegu, nie? Są dość duże zwierzęta, więc zobaczymy, jak tu się one spiszą na tym wybiegu. Trzy mogą być. Dobra, to niech są trzy. Czy my tutaj wsadzimy? Aha, nie, tu będzie droga. Tu będzie droga, bo tu mamy dostępność miejsca jeszcze dobre. Tu jeszcze jeden wybieg. Czekajcie, musimy to jakoś odblokować. Dobra, tu jest ten wybieg. I zaraz tu sobie jakieś zwierzątko damy. Może być ta... Nie, to może być coś większego, bo tu będzie szło powiększyć wybieg. Co byśmy sobie tu dali? Ja chciałem te dać do każdego innego wybiegu, ale... Nie wiem, czy jestem w stanie ich tak zrobić. Dobra, dajemy te rutki. Dajemy te rutki tutaj. Ile nam ich tu wejdzie? Trzy? Nie wejdzie więcej.
Dobra, próbujemy powiększyć wybieg. Jeszcze dwa. Dobra, osłonięcie tego gatunku zwierząt, dobra. Więc dajemy. Jeszcze może jedna wejdzie. Ta już nie wyjdzie. Weszły cztery. Dobra. Nie jest źle. Weszły cztery. Mamy cztery. Tu powiększymy. Teraz tak powiększamy, że nam kosze zawadzają, tak? Wywalam kosze. Ten kosz też tu nie może być. Tutaj też będzie wybieg, dobra. Na razie te kosze damy tam, ten też. Ustawiałem sobie tutaj kosze, że fajnie tutaj będą, a teraz je muszę wszystkie wywalać. Tutaj pójdzie droga. O, właśnie tak pójdzie droga. Tylko tutaj... Nie, może iść tak jak idzie, dobra. Damy tak przez całą drogę, ile tam nam da. Tak, nie chcę tu za bardzo żadnych hieroglifów robić. Żadnych hieroglifów tutaj robić. O, jaki duży wybieg. Ciekawe, co w nim było. Jaki duży wybieg. Stawiam, że taki duży mi nie będzie potrzebny, bo na co by mi był taki duży wybieg. Ale możemy go tu dać. Zobaczyć, jakich zwierząt my mamy. Najwięcej. Tych mamy najwięcej, nie? Można by ich tu było dać. Ile ich tutaj wejdzie? Na ten wybieg. Jeden. Maksymalnie pięć. Czy mogę powiększyć go w dół oraz? Nie mogę. To czyli mogę powiększyć tylko na trzy. Raz o pięć. No to nie wejdzie. To tylko mi tu trzy wejdą. Dobra, to nie wejdzie za dużo. To więc nie wejdzie za dużo. Więc myślę, że tutaj sobie damy. Co byśmy tutaj dali? Nie wiem, co byśmy tutaj dali. A niedźwiedzi ile tutaj wejdzie? No. Trzy. Trzy niedźwiedzie wejdą. Gdzie ja mam niedźwiedzie dane? Tutaj weszły dwa, tak? Bierzemy te niedźwiedzie. I one pójdą tam, a tutaj pójdzie na przykład. Tutaj możemy sobie dać te. Nie, one by miały za duży wybieg. Co byśmy sobie tutaj dali? Nie mamy za dużego wyboru. Dobra, niech to są małpki. Mamy tutaj trzy małpki, to akurat może trzy tu wejdą. Jest jeszcze miejsce? No, trzy weszły i elegancko. Miejsce się zapełniło. Tutaj są dwa. O jeden. To dobra. Ja mam akurat jeszcze dwa. Dobra, mamy jeszcze dwa, więc może jeszcze to zrobimy tak. Nie, tu zostawię to jedno miejsce, bo nie mam gdzie dać faktycznie tych śmietników. Nie mamy tych śmietników gdzie dać, więc damy tam troszkę śmietników. Jeżeli się tam da dać, to ich tam troszkę damy, żeby ich tam troszkę było. Dobra, no tutaj ciepimy te misie nasze. No i dobra. I osiągnęliśmy tutaj 250 gości, nowe osiągnięcie. Więc myślę, że fajnie udało się zdobyć jakieś osiągnięcie akurat na filmiku. Więc elegancko. No myślę, że to wystarczy w dzisiejszym odcineczku. Resztę sobie zostawimy na następny odcineczek, bo tam chcę troszkę dobudować, troszkę chcę dorobić jeszcze, ale to w następnym odcineczku. A teraz pamiętajcie o komentarzach, łapka w górę i subskrypcja. Do zobaczenia w następnych odcineczkach. Cześć wam!